jedyną niepowtarzalną szansę na to, żeby przeżyć jako, oczywiście poza Darknessem, z całej ferajny. Halo, halo, siemaneczko, jestem Żelazny, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ferajny! Zjemać dzisiaj znowu ze mną Idesima. Jestem sam i jestem w naszej pięknej zielonej bazie, która po tej całej inwazji zielonego Steve'a jest zielona. To jest bardzo fajne, ale walczymy z tym, zaraz wam pokażę. Idę sobie na dwór, jak ostatnio pokazałem, zaczęliśmy z tym w... Cześć? O, Żelazny, właśnie, szukałem cię. Słuchaj, kolego, masz naprawdę przechlapane teraz. Czy się miałeś nas ogólnie opuścić? Padłeś w tak wielkie kłopoty, że naprawdę nawet ze studni by ci było łatwiej wyjść. W sensie, obiecałeś nam, że już dasz nam spokój? Opór nie ma żadnego sensu, słuchaj. Więc tak, sprawa wygląda następująco. Ostatnio tak sobie przechodziłem po tej ferajnie i tak sobie pomyślałem, że w sumie to brakuje mi tutaj robotnika. O co ci chodzi, człowieku? Dobra, czy nie, dostałeś człowieku? Dostałeś jedyną niepowtarzalną szansę na to, żeby przeżyć jako, oczywiście poza Darknessem, z całej ferajny, ale w zamian będziesz musiał wykonywać ciężkie i naprawdę bardzo wykańczające prace. Nie no, ja już wiem, jakie to są twoje prace, nie, mam dosyć. Ostatnio dealerkowi jakieś tam rzeczy dawałeś? Nie będę wysadzał nikogo domków, nie będę nic palił, weź odczep się po prostu. Słuchaj, nie, ja nie no zostaw mnie w spokoju! Nie, słuchaj. Nie, no weź to TNT, no nie, dobra, co chcesz, co? Słuchaj, sprawa wygląda tak, ja naprawdę bardzo lubię tego twojego żółwia i jest nawet wystarczająco zielony do tego, by mi dogodził, no bo posadziłeś na nim drzewa, więc tutaj masz farta. Jesteś dziwnym człowiekiem, no. Więc jeżeli nie chcesz, by on cały eksplodował, tak jak może zrobić to zaraz, to raczej nie chcę. Pomóc, dobra. Nie chcę. Chodź tu. No. Potrzebuję, byś był moim budowniczym. O nie, dobra, nie. Kucharzem. Właśnie. A nie możesz gotować, nie wiem, Darkness ci nie może gotować, Darkness fajne kurczaki robi. No. No i będziesz jeszcze bawił moje owieczki. Nie będę bawił swoich owieczek, nie ma opcji! Będziesz bawił moje owieczki. Usuń to TNT stamtąd! Usuń je stamtąd! Które tamto? No ta usunie! Dobra, ale to trzeba w takim razie to podpalić, nie? Weź je! No nie, zielony Steve, przestań! Dobra. Słuchaj, ostatnia Zrobię, szansa co chcesz. Przed tobą. No dobra, co chcesz, co? Ostatnia szansa przed tobą. Dam ci książkę, którą będziesz musiał podpisać. Najpierw wypiszę tutaj wszystkie reguły, jakie będą nas obowiązywały w naszej relacji i w twoim marnym życiu, jakby, bo teraz będziesz podległy mi już do końca swoich dni. Wiesz co, jak nie ufam ci do końca, ale okej? Dobra, nie musisz mi ufać, masz mnie słuchać. Słuchać? Więc tak, no dobra. Zacznijmy od pierwszego punktu, tak? No. Żelazny robi jedzenie. Jakie jedzenie? No o czym ty gadasz? Ty musisz jeść w ogóle. Żelazny buduje zachcianki. Nie, no bez przesady, no nie mam tyle czasu. Punkt trzeci. Nie, no to co ja się pakuję? Czy to jest trzeci, czy to jest drugi? Dobra, to jest trzeci. Nieważne, nie wiem, że nie umiesz liczyć już. Mówiłem ci, cicho tam sieć. Dobra, no. Dobra. Punkt trzeci. Żelazny. Dobra. Teraz tak, muszę ci tutaj walnąć miejsce na podpis. Proszę bardzo, musisz się podpisać. Ale ty się... nie umiesz pisać w ogóle. No dobra, no! Sam nie umiesz pisać, zaraz. Dobra, ja ci powiem, wiesz co nie umie pisać? Dobra, czyli masz. Wąż. Nie, no dobra, zostaw, podpisałem się, już podpisane. Już podpisane, zobacz, masz tutaj, proszę bardzo, rzuciłem, proszę bardzo, podpisane, no, możesz brać. Już, wszystko jest okej? No, tak. Okej, w takim razie widzę, że podpisałeś to. Chodź. Zaczniemy od twojej pierwszej fuchy. Gotować? Ja mogę jedzenie przynieść, ja mam tam w skrzynkach, mogę sobie... Chodź. Ja zabiorę ze skrzynek jedzenie, nie muszę... No nie, no bez... Chodź, bo ci zaraz slajmem gębę zakleję. Nie, no bez przesady, no! Co ty robisz w ogóle? Prosta. No, słuchaj, no, Darkness musi być szczęśliwy, wiesz? I pomyślałem, że go uszczęśliwię siedzibą naszej partii. A wy założyliście partię? Tak. Nie no, bez przesady, no! Słuchaj,
No bez... Ja nie lubię bambusa, no ale... No, bez przesad... Z racji tego, iż jesteś moim niewolnikiem, no to zakazuję ci oczywiście wymiany takich informacji z innymi... stworzeniami sferajne. Ejku, no... No okej. Okay. Wartości dla mnie nie mają. Dlatego okay. Wiesz, jakby... W sensie... Wiesz co? Siedź po prostu cicho, okej? Okay? Mi się wydaje, że wszyscy już wiedzą, że macie partię, ale okej? Okay? Dobra? Zapraszam za. Dobra, gdzie je prowadzisz? Powiedz mi to w końcu, czy... Nie wiem. Dobra, nie, słuchaj, doigrałeś się. No dobra, nie, no dobra, no nie, no daj spokój, nie, no to jest wyrajna! No zostaw to, to... Nudzi ci się w domu? Nie wiem, no... Co ty robisz? Przecież to jest normalne, to nawet nie jest moje, no! To jest jakiś bank tutaj kogoś, to jest wyrajna... To nie jest twoje, ale faktycznie. No dobra, idź już stąd, dobra, no dobra, no rozumiem. Będzie rozniszczone przejście, co to za problem jest? Rozumiem, o co ci chodzi, dobrze, jak no tak... ja w tym nie widzę problemu, to ty też masz nie widzieć. Masz być podległy moim słowom, rozumiesz? Dobra, no daj mi spokój, ja powiedz mi, co mam robić. Ty też masz dobry dzień od dzisiaj. Jak mam zły dzień, to ty normalnie toniesz we łzach, rozumiesz? A to jest umowa w ogóle bez końca, czy to jest, nie wiem... Tak, to jest umowa bez końca. Kategorycznie. Aż do czasu, kiedy nie znikiesz sferajny, tak? Nie, na zawsze, bo ja nie zniknę. Założyłbym się, ale okej. Słuchaj, no. Tutaj, proszę bardzo, masz przygotowane miejsce na wybudowanie pięknego budyneczku na naszą partię. Dobra, Doktys był szczęśliwy. Tak żeby Doktys... Co lubi Doktys? W sensie, jakby Doktys miał być szczęśliwy, to musiałby tutaj ja zbudować... Słuchaj, ja wiem, że Doktys na pewno lubi zielony, zresztą wszystko na Ferajnie jest zielone, jakbyś nie zauważył. Ale Doktys lubi takie brzydkie lepianki. To mam zbudować brzydką lepiankę? Czy... Faktycznie, ten niebieski przeszkadza na jego dachu, aczkolwiek wydaje mi się, że użycie materiałów koloru zielonego będzie najlepszym wyjściem możliwym w tym momencie. Okej. Masz no te materiały. Tutaj są. No dobra, tu są te materiały, tak? Dobra, zasuwaj tam. Słuchaj, ile mam czasu? Masz na to 24 godziny. No nie, no bez przesady, daj mi więcej! To nie będzie skończone. Więcej, daj mi dwa dni. 24 proszę. Godziny. Nie, dobra. No proszę, no nie! Do roboty! No, dzieci. Dobra, no... Dobra, nie wiem, co mam robić, szczerze mówiąc. Dobra, poszedł sobie, więc jest spokój. Czekajcie, sprawdzę jeszcze tam, czy go gdzieś tam nie ma. Dobra, jest luz. Poszedł sobie zielony Steve. Kazał mi zbudować siedzibę partii. To jest mega dziwna sytuacja. Jest tutaj jakieś bloki szmaragdu, jest ten zielony beton, szyby. Czemu on to wszystko chce zielone? To jest bez sensu kompletnie, no ale... Okej, okay, no dobra, siedziba partii to siedziba partii. Dajcie mi w ogóle w komentarzu, czy tam lajka, żeby mnie wesprzeć w tej budowie, żeby nie wiem, żeby zielony Steve widział, żeby nic mi nie zrobił, bo to naprawdę jest straszne. Dobra, w takim razie, musimy zbudować jakąś jego partię, tak? W sensie jakąś tutaj, jakąś jego siedzibę tej partii, jejku, nie mam pojęcia, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Nie mam pomysłu, przejdźmy się po ferajnie, może coś mi wpadnie do głowy, szczerze mówiąc. Czekajcie, zielonemu Steve'owi podoba się chyba domek do Knessa, w sensie no, lubi do Knessa, więc lubi wszystko, co wygląda jak do Knessa. Nie lubi Julki, więc... nie lubi Julki, więc domek Julki jej się nie podoba, mimo że jest bardzo podobny do domku do Knessa. Dobra, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co się podoba zielonemu Steve'owi. On budował taki domek wcześniej, co nie? To był chyba jego domek, więc teoretycznie taki styl musi raczej podobać, ale nie wiem, czy pójdziemy w taki styl, czy lepiej, żeby zbudować coś takiego bardziej modernistycznego, czy coś w tym stylu. Kurde, ale naprawdę nie mam pomysłu. Chwilkę, ja się tutaj przebiegnę, mam nadzieję, że go nigdzie tutaj po drodze nie spotkam i mnie nie okrzani, że nie buduję, ale dał mi 24 godziny, więc mam nadzieję, że kurde, się wyrobię, naprawdę. Dobra, właściwie nigdy nie ruszał domu z KKF-a, on jest taki modernistyczny i mu się chyba podobał, jak go nigdy nie niszczył. Chyba, że z KKF po prostu nic mu nie robił. Dobra, czekajcie, tutaj coś jest ciekawego. Ja szukam jakiejś inspiracji, cokolwiek, co ja mogę zbudować dla tego zielonego Steve'a. Kurde bele, właściwie on lubi chyba wysokie rzeczy, bo zobaczcie, ten jego pomnik jest bardzo wysoki. Właściwie wszystko jest dosyć, wszystko co on robi jest duże, co nie? Jak on coś robi, to jest z przytupem, więc zbudujmy mu dużą taką bazę. Ja tam sobie wrócę, zobaczymy ile tam mamy miejsca tak właściwie. Nie wiem, czy mamy się zmieścić na tym kwadracie, co tam był? Chwilkę. Ja tam sobie wrócę na spokojnie, nie wiem czy tak na spokojnie, bo w końcu jesteśmy pod zmuszani przez zielonego Steve'a do budowania jakichś rzeczy. Ale mi się wydaje, że to jest dosyć dobra okazja, żeby się z nim trochę zaprzyjaźnić. Wiecie, będziemy dla niego dobrzy, zbudujemy mu to może on też się na nas jakby uspokoi i nie będzie chciał nam nic robić. Myślę, że da nam spokój czy coś w tym stylu. Czemu w ogóle to miejsce? To jest bezsensowne. Tutaj był chyba kantor, co nie? Na ferajnie. Tak mi się wydaje, że to był kantor. Dobra, zniszczę to, bo to nie wiem, co tutaj w ogóle robi. Jedno, drugie. Okej, okay. Drzwi też są niepotrzebne. Cześć, kurczaku! Wiesz, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Mógłbyś stąd raczej iść, bo to jest serio niebezpieczne. Kurczaku, ej!
Ej, to jest niebezpieczne miejsce, idźmy stąd. Dobra, wezmę dyrta. Raz, dwa, trzy. Zabuduję sobie tam te trzy bloczki, żeby tutaj nikt nie wpadł. No i powoli trzeba by było myśleć o tej bazie. No nie. On lubi duże rzeczy, on lubi wysokie rzeczy i tak dalej, więc myślę, że zbudujemy wieżowiec. Ej, to jest bardzo dobry pomysł, co wy na to? Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Mi się wydaje, że wieżowiec byłby całkiem spoko i wydaje mi się, że wieżowiec by się Zielonemu Steve'owi nawet spodobał. Tylko jak go zrobić, tak szczerze mówiąc, chwilkę. Może na planie kwadratu? Ile to ma bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. On będzie jakoś kontrolował, czy coś w tym stylu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nie umiem liczyć? Raz, dwa, trzy, tu jest dziesiąty, dobra, czyli tu jest dziesiąty blok, czyli przesuniemy sobie to kawałek w tą stronę. Okej, zbudujmy mu wieżowiec, okej? Zbudujmy mu wieżowiec, to będzie bardzo ciężka sprawa. Myślę, że na tym odcinku nie zdążę go skończyć, więc bądźcie koniecznie na live, tam myślę, że go skończymy. I chciałbym, żeby on był taki, wiecie, wywalony w kosmos. Jeśli już mamy pokazać Zielonemu Steve'owi, że jesteśmy fajnymi ludźmi, że wiecie, że możemy się z nim zaprzyjaźnić, to powinniśmy wywalić to w kosmos, więc zaraz to jakoś ogarniemy. Przede wszystkim, plan jest taki, ja wam może zbuduję miniaturkę, bo teraz całego na pewno nie zdążę zbudować, więc zobaczcie, plan jest taki, tu będzie taka miniaturka, raz, dwa, trzy, tu będzie ta miniaturka na 10 bloków w górę na przykład, patrzcie, patrzcie na to teraz, hop, 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 zepsułem wszystko, no nie, chwilkę, to tak ma nie być, to ma być kompletnie inaczej, tak, i tu ma jakby się, nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi, bo to jest chyba dosyć trudne. Ej, to właściwie powinno być wyżej. Kurde mele, czekajcie, ja chcę zrobić miniaturkę, o co mi tutaj w ogóle z tym całym wieżowcem chodzi, żebyście wiedzieli i żebyście tutaj powiedzieli mi, czy to jest dobry pomysł, bo właściwie pewnie go dzisiaj nie zdążę zbyt dużo zbudować, więc jakby co, to zdążę go jeszcze naprawić, więc czekam na wasze opinie, czy to jest dobry pomysł. Ja jestem za czymś takim, zobaczcie. Tu będzie taki wieżowiec, tu będzie coś takiego prostego, a do góry będzie taki, jak to nazwać właściwie? Taki, była taka piosenka, taki, coś tam, dobra, nieważne. Taki daszek, taki jakby ucięty, taką brzytwą, widzicie? Co wy na to? Myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Jeśli to będzie na takiej dużej skali, to będzie fajnie wyglądać, na przykład do góry damy taką jego twarz wielką, czy coś w tym stylu. I myślę, że mu się to spodoba jako taka siedziba. No, tak jak powiedziałem, to musi być z przytupem zrobione, bo no w końcu, wiecie, no, musimy mu pokazać, że jesteśmy dobrzy, że ma nas nie zabijać, bo potrzebuje nas na przykład do budowania, czy coś w tym stylu. Może będzie na coś jeszcze kazał budować i może się z nim zaprzyjaźnimy wtedy, więc byłoby całkiem spoko. Okej, w takim razie tak jest plan na ten wieżowiec. Mamy tu wszystkie bloki. Ja sobie je na razie podstawię i pójdę jeszcze po wszystkie inne bloki, które mogą mi się przydać do domku. Bo właściwie tu myślę do tego, budowy, nie wiem, czy on chciał tylko, żebyśmy z tych bloków korzystali? Chyba nie, chyba potrzebujemy jeszcze więcej bloków, więc pójdę po jeszcze jakieś bloczki i myślę, że jutro, dzisiaj właściwie na live'iku sobie pobudujemy ten cały wieżowiec. Tylko, dajcie mi sekundkę, szukam może jeszcze jakiejś inspiracji. Czy on zostawił jakieś znaki nam, nie wiem, może w domku? Gdzie on w ogóle jest? Gdzie jest Zielony Steve? Czyż jest na serwerze? Więc on tutaj gdzieś ewidentnie jest? Tylko gdzie on uciekł? On jest w swoim domku, czy... Wiem, że on tutaj gdzieś UMW-ki ma... on gdzieś UMW-ki chyba w podziemiach mieszka, czy coś w tym stylu? Dobrze mi się wydaje? Tutaj on gdzieś mieszka, czy... Nie, tutaj mieszka MW-ka, to chyba nie mieszka Zielony Steve. Kurde, Bele, gdzie on jest? Ja mam do niego jeszcze kilka pytań. Bo ja nie wiem, czy on chce taki modernistyczny. Ja go poszukam. Ja go szukam, może nie wiem, gdzie on się może kryć, nie mam bladego pojęcia. Zobaczę, czy może, nie wiem, jest u nas w domku, czy coś. Nie, no u nas w domku raczej nie. Może w swojej chacie, tylko czy on tam jeszcze mieszka na tych bagnach? Nie no, chyba już nie mieszka na tych bagnach, więc nie mam pojęcia, gdzie on jest. On tam jakąś nową chatę buduje, z tego co wiem, dla Doknesa i dla siebie. To jest mega podejrzane, co on w ogóle robi na tej ferajnie, że buduje jakieś chaty dla siebie i dla Doknesa. To jest bardzo dziwne i nie chciałbym być na miejscu Doknesa, szczerze mówiąc. I mi się wydaje, że nikt z was też by nie chciał być na miejscu Doknesa. Wiecie co? Pójdę tam do jego chaty, może tam go gdzieś spotkam po drodze. Bo chciałbym wiedzieć, chciałbym jeszcze kilka pytań mu zadać, między innymi czy to ma być, wiecie, czy to ma być po prostu, czy to może być modernistyczne, czy to może być wieżowiec, czy idę się przespać, bo się robi noc, oczywiście, jak zawsze, gdy idę, a w nocy właściwie mogę go prędzej spotkać, ale nie będę ryzykował, nie chodzę w nocy, bo on w nocy, z tego co wiem, jest złym człowiekiem, złym Steve'em, nie wiem, czy człowiekiem, nie wiem, czy to jest dobra nazwa dla niego, i wolę jednak ryzykować i iść się przespać. No i wiecie co, mam do niego między innymi takie pytanie, jak wam wcześniej powiedziałem, czy może to być modernistyczny, czy tam, co to mają być za pokoje w środku, nie wiem, czy ja to mam też w środku zrobić, czy on to sobie sam urządzi, czy tam ma być coś dla Doknesa, czy tam ma być jakieś logo jego partii, jak się nazywa jego partia w ogóle, Emerald, czy partia Zielonego Steve'a, nie mam pojęcia, jeśli wiecie, napiszcie koniecznie w komentarzu, bo
To jest mega podejrzana sprawa, więc dajcie znać. Ja tylko sobie pójdę zerknąć. O, ja pójdę zerknąć, pójdę się przespać, bo przespanie to jest bardzo dobra rzecz, tym bardziej, że jest noc, a z tego co wiem, żaden Steve w nocy jest bardzo złym człowiekiem. Steve'em! Także ja się prześpię. Szybko. Proszę o dzień. Dobra, pięknie. I teraz tak. Pójdziemy sobie do jego do chaty i mam nadzieję, że on tam będzie i nam coś zdradzi. Odnośnie tej budowli, więc lecimy sobie tam. Z tego co wiem, ta chata była gdzieś za tym domkiem Koshiego, dlatego Koshi się tak tutaj zabezpieczył, żeby być bezpiecznym, tym bardziej, że mieszka chyba najbliżej zielonego Steve'a, jak się tylko da. Ale zauważyliście, że zielony Steve w ogóle chciał tą bazę zrobić od razu koło domku Bła do Knesa? Zauważyliście? To jest mega podejrzane, w sensie nie podejrzane, zgaduję, że to dlatego, że on chce mieszkać blisko do Knesa, choć pewnie się przeprowadzą, będą mieszkać razem, więc to jest w ogóle dziwna sytuacja. Nie wnikam, w sensie nie wiem, mi się wydaje, że do Knes to jest w ogóle, pewnie, nie, dobra, zielony Steve nie słucha, więc nie mogę mówić głośno, ale wydaje mi się, że do Knes robi to specjalnie, w sensie jest miły dla zielonego Steve'a, żeby jakby mieć jakąś władzę i żeby go powstrzymać. Ja nie chcę tego mówić głośno, ale wydaje mi się, że tak jest. Mam taką cichą nadzieję, że doktor jest na tyle... Dobra, nic nie mówię, nic już nie mówię, bo mi może słuchać, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Swoją drogą, przypominam wam, że jeśli chcecie nas wesprzeć w walce z zielonym Steve'em, dajcie koniecznie subskrypcję oraz łapeczkę w górę, wtedy pomożecie nam w walce właśnie z tym złym człowiekiem. Co to jest? Dobra, jego domek tu jest zniszczony i ja byłem na wakacjach i szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, co tu się działo na tej ferie, ale z tego co widzę, jego domek tu jest zniszczony, tu jest jakaś mega dziwna postać. Dobra, on tu już chyba ewidentnie nie mieszka. On tu już chyba ewidentnie od dawna nie mieszka. Ale wolę to i tak sprawdzić. Co tu się stało? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co tu się stało, bo szczerze mówiąc, tak jak wiecie, byłem na wakacjach i nie mam pojęcia. Co tu się stało z tym domkiem? Tu są te chyba jego miejsca tortur. To jest w ogóle straszne. O nie, co tu się podziało w ogóle? To jest jakaś dziwna komnata. Dobra, lecimy do góry. Mam nadzieję, że go tutaj nigdzie nie ma i nic tam nie zrobi w międzyczasie. Dobra, hop. To jest jakaś skrzynka w ogóle. Co to jest za skrzynka? Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? Co to wszystko jest? Co to wszystko znaczy? Co tam jest za tą skrzynką? To jest jakaś pusta przestrzeń. Dobra, nie, tam nic nie ma jednak. Nie, dobra. Powiem wam, że to jest mega podejrzane. Nie ma go tutaj, więc nie zadam mu tych pytań, może jest tam gdzieś indziej. Kurde bele, gdzie on teraz mieszka? Nie mam bladego pojęcia, gdzie on teraz mieszka. Mogę go zapytać, gdzie mam mogę jego numer telefonu wziąć, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może Doknes ma, może Doknesa poproszę o numer telefonu do zielonego Steve'a. Bo nie wiem, Doknes powinien mieć numer telefonu do zielonego Steve'a, żeby, nie wiem, do niego przedzwonić i zapytać. Czy zielony Steve ma w ogóle telefon? Zacznijmy od tego. Ale żeby do niego napisać i zapytać, jak ma to wyglądać. Mamy tylko 24 godziny, więc jest ciężko. No ale mam nadzieję, że damy jakoś radę, kurde bele, no. Mam taką cichą nadzieję, jeszcze to sprawdzę. Chwilkę, pobiegnę sobie szybko w tamtą stronę, zobaczę, czy go nie ma gdzieś przy tym miejscu, gdzie to budowaliśmy. Jeśli tam go nie ma, no to nie wiem, gdzie go znajdę. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś do jego kontakt znaleźć, bo naprawdę nie mam bladego pojęcia. Mój pomysł jest taki, zielony Steve, jeśli oglądasz ten odcinek, to mój pomysł jest taki, żeby zbudować wieżowiec. Taki, wiesz, no taki wywalony w kosmos, wyczepisty wieżowiec, żebyś miał taką dużą, wiesz, widoczną z każdego miejsca na ferajnie siedzibę. I myślę, że to jest spoko pomysł, ale nadal czekam na twoją akceptację. Taki jest mniej więcej projekt tego wieżowca i myślę, że będzie wyglądał całkiem spoko. To będzie oczywiście większy, 5 razy większy. Mam nadzieję, że ci się spodoba ten pomysł. Tutaj go też nie ma. Tutaj są wszystkie bloczki, właściwie tutaj są jakieś 2 dziury dziwne, to je sobie szybko zabuduję. No i wiecie co, jeśli zielonego Steve'a nie ma, no to nie pozostało nam nic, jeśli tylko zbudowanie tego na live'ie, bo dzisiaj już tego nie chcę kończyć, jak wiecie, bieżowiec się będzie budować przez kilka godzin, więc ogarniemy to na live'ie, bądźcie koniecznie dzisiaj na live'ie, nie wiem, czy będzie o 13, czy o 20, zostawcie koniecznie dzwoneczek, to wtedy nie przegapicie na pewno tego live'ika, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. No i pamiętajcie oczywiście, że odcinki wbijają wakacje codziennie o godzinie 9:00, więc jako że mamy 24 godziny, to pewnie jutro o 9:00 już cały wieżowiec będzie stał, będę siedział pewnie całą noc i go budował, no ale mam nadzieję, że będzie warto i się jakoś zaprzyjaźnimy z tym zielonym Steve'em, więc co, na koniec, możecie stawić łapeczkę w górę, żeby wspomóc nas w walce z zielonym Steve'em, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach, dzwoneczkach, a my widzimy się już jutro o godzinie 9:00 na kolejnym odcinku oraz widzimy się na kolejnym live'iku już dzisiaj, dokładnie, pa pa!